chowam to, co mi dzień przed twarzą stawia, by móc od nowa i od nowa stawiać pytania, co też sprawia, że jestem do jutra, choć nocą nie władam, że myśli moje ktoś wciąg układa, że twarze tak bliskie, choć wcale nieznane, że z rana w tym samym pokoju stanę. A zdarza się także i taki nie fart, że z nocy nic nie mam i z rana coś nie tak. I nawet usilne me jaźni starania nie sprawią, że będę bliżej pamiętania. A jestem do jutra, choć nocą nie władam, a myśli moje ktoś wciąg układa, a twarze tak bliskie, choć wcale nieznane, a z rana w tym samym pokoju stanę. Wiedza powszechna, dobrze mi znana, mówi, nie wszystko co spało obudzi się z rana. I nie znać ci będzie mały człowieku, bo nie ma zza światów żadnych przecieku. Czy będę do jutra, bo nocą nie władam, czy będzie znów ktoś, kto ciągi układa, czy twarze tak bliskie będą mi znane, czy z rana w tym samym pokoju stanę. Czy będę do jutra, bo nocą nie władam, czy będzie znów ktoś, kto ciągi układa, czy twarze tak bliskie będą mi znane, czy z rana w tym samym pokoju stanę. Droga za mną, ty jeden wietrze, wiesz gdzie iść. Tam gdzie moje serce, tam gdzie śpi mój syn. Jesteśmy z Torunia,
przyjechaliśmy tu właśnie specjalnie na koncert do Ostrołęki. Gramy muzykę z klimatów poezji śpiewanej, piosenki lirycznej, bądź też liryki kobiecej. Wspólnie gramy, powiedzmy, około 3-4 miesięcy w składzie gitara i kontrabas. Ja tutaj pierwszy raz miałem zaszczyt zagrać w Ostrołęce. Pierwszy raz też jestem w tym mieście. No, ma niewątpliwie jakiś urok. Myślę, że te czwartki, które się odbywają tutaj regularnie, w jakiś sposób skupiają uwagę publiczności miejscowej. Myślę po prostu, że warto grać w tych miejscach, w takich miejscach dobrą muzykę. No, ja jestem człowiekiem, który się zajmuje wieloma różnymi dziedzinami muzyki. Natomiast jeśli chodzi o nasze wspólne grania, jest to stosunkowo nowy projekt, bardzo dobrze zapowiadający się. Jeszcze jest sporo do zrobienia, natomiast już pewne brzmienia charakterystyczne dla nas udało się nam wykrzesać i myślę, że ten projekt po prostu nabierze nowego, lepszego kształtu z czasem, jeszcze lepszego po prostu. Poza tym projektem uczestniczę w wielu projektach, w wielu ciekawych projektach muzycznych, począwszy od piosenki rosyjskiej, poezji śpiewanej rosyjskiej, Włodzimierz Wysocki, Okudżawa. Też gram jako kontrabasista swing, gram też trochę bluesa, no i oczywiście klasykę. Ze swojej strony bardzo serdecznie chciałabym podziękować publiczności, która zjawiła się na dzisiejszym koncercie, albowiem wyczułam bardzo duże zaangażowanie ze strony osób słuchających, co jest bardzo miłą sprawą dla artysty grającego, dla stworzenia atmosfery i klimatu, za co bardzo serdecznie publiczności dziękuję. Gorące pozdrowienia dla TV Ostrołęka. Nie wierzę, rejestratorze, jeszcze tam coś chcesz, bo to komary gryzą.